Szanowni Państwo, wszyscy nasi kochani, dziękuję, że jesteście. Dziękujemy, że dzielicie z nami radość. Dziękujemy, że wspieracie nasze małżeństwo. Małżeństwo, jak każda instytucja, musi być wspierane środkami nadzwyczajnymi. Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, ja jestem przyrodnikiem, dlatego od tego zacznę, bo to najlepiej rozumiem i najlepiej potrafię wytłumaczyć. Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, studenci nie lubią termodynamiki, bo jest to nauka trudna, nauka bardzo ogólna, dlatego nauka, gdzie każda poszczególna dziedzina inaczej rozumie termodynamikę, inne aspekty termodynamiki, ale chcę powiedzieć o termodynamice życia duchowego. O czym mówi druga zasada termodynamiki? Mówi o tym, że każda instytucja, każda rzecz prędzej czy później się zniszczy, się rozleci. Naturalna tendencja wszystkich rzeczy jest dążenie do rozpadu, dążenie do dezintegracji. Budynek, nawet najwspanialszy z kamienia, kiedyś się rozleci. Każda rzecz, każda książka, każde uczucie też się rozleci. Zniszczy się. To jest naturalna tendencja. Każdy gaz sprężony kiedyś się rozpręży i nie można bez działania zewnętrznego go z powrotem sprężyć. Druga zasada termodynamiki jest określona jako najważniejsze prawo w przyrodzie. Dlaczego? Bo tłumaczy wiele różnych zjawisk, na przykład to, że my oddychamy, że żyjemy, że powstało życie na Ziemi. To tłumaczy druga zasada termodynamiki. Ale czy do życia duchowego? Tak, z moich poprzednich prelekcji wynika, że również do życia duchowego odnosi się druga zasada termodynamiki. Powstaje pytanie, dlaczego małżeństwo, które na początku jest wszystko piękne, wszystko ładne, wszystko ułożone, prędzej czy później się rozlatuje? Odpowiedź: dlatego, że jest to naturalna tendencja wszystkich instytucji, wszystkich rzeczy. A co zrobić, żeby przeciwdziałać drugiej zasadzie termodynamiki? Odpowiedź: włożyć energię z zewnątrz do układu. Wtedy układ jest z dala od stanu równowagi i powraca do stanu uporządkowania. Czy do małżeństwa można wnieść energię? Przykład, żeby się stół nie rozleciał, należy go posklejać, pomalować, co pewien czas podbijać. Co zrobić, żeby małżeństwo trwało? Włożyć energię zewnętrzną. Jaka jest ta energia zewnętrzna? Weźmy najpierw energię duchową. Będzie to Eucharystia, wspólna Eucharystia. Następnie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, bardzo ważna celebracja. Następnie wiele innych sakramentów, ale również działanie wewnątrz małżeńskie, czyli kwiatki, czyli wspólne pójście do kina, wspólne pójście na spacer. Zwracam uwagę na słowo wspólne, to jest bardzo ważne. I tutaj chcieliśmy naszej rodzinie i przyjaciołom rodziny serdecznie podziękować za to, że w ten sposób tą dostarczaną, nadzwyczajną energią do utrzymania małżeństwa dajecie nam tą energię. Przez to, że cały czas jesteście z wami. Gosiu, Wojtku, Madziu, Kubo i Marysiu. Dziękujemy wam za to, że jesteście z nami, że możemy do was jechać, że wy przyjeżdżacie do nas. Elu, dziękujemy, że również uczestniczysz w naszym małżeństwie, przychodząc do nas, śpiewając, mówiąc różne kalambury. Nie ma Gosi i Piotrka, ale też im, Marysi i Piotrka, ale też im dziękuję, że są i nam pomagają.
Tomek, bardzo i Zosia, bardzo dziękujemy, że jesteście z nami, że możemy na was zawsze liczyć, że zawsze jesteście uśmiechnięci, wspieracie nas w kłopotach. Mateuszku, na ciebie można również zawsze liczyć. Przychodzisz do nas, jest to dla nas bardzo przyjemne, jak przychodzisz na śniadania, jak wnosisz nam, jak uczestniczysz w naszych sprawach. Dziękujemy. Dziękujemy również osobie, która połączyła nasze małżeństwo. Był to drugi ślub, Wacku, w twoim życiu kapłańskim. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy księdzu Ignacemu, który teraz przyszedł, a... dzielisz się z nami swoją miłością, obdarzasz nas miłością, która pochodzi od Boga, a małżeństwo jest zawsze realizowane w Bogu. Bez Boga nie można zrozumieć istoty małżeństwa. Dziękujemy, Ignacy, za to, że jesteś z nami. Dziękujemy, Anastazjo, dziękujemy ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie, że cieszysz się razem z nami, że dziękujesz Bogu razem z nami. Janku, znamy cię już od tylu lat, uczestniczysz w naszym życiu. Dziękujemy, że przyjąłeś zaproszenie, że cieszysz się razem z nami, że dziękujesz Bogu razem z nami za te 47 lat. Panią z hospicjum, które nie słyszą teraz, panią z hospicjum, dziękujemy, że przyjęły zaproszenie i że cieszycie się razem z nami, dziękujecie Bogu razem z nami za te 47 lat małżeństwa. Dziękuję bardzo wszystkim. Nasi swatowie. Aha, przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, przepraszam bardzo. Nasi swatowie, z którym obecnie bardzo wiele nas łączy, gdzie spędzamy wspólne wyjazdy, wspólne uroczystości rodzinne, na których można zawsze liczyć. Gdy się coś złego dzieje, zdrowotnego, to zawsze Marysia, zawsze Andrzej służą pomocą, radą i działaniem. Dziękuję za to bardzo. Dziękuję. A ja myślę, że w odpowiedzi na tą prelekcję zaśpiewajmy wszyscy 100 lat, szanowni. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Niech im gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie, a kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje. A kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje. Gośko, 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 brawo! Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. A ja mam pytanie do mamy i taty, czy kolejność wymienianych osób była przypadkowa, czy nie? Yeah.